Dragan Palić, perfekcyjne dośrodkowanie i mamy rzut karny po strzale głową Patryka Małeckiego, zatrzymana rękami piłka przez Tomasza Lisowskiego. Arbiter nie ma żadnych wątpliwości, a my? Powiem szczerze, ja mam na razie wątpliwości i trudno powiedzieć, teraz zobaczymy powtórkę. No tak, tutaj widać, że ta ręka jest nienaturalnie, jest sędziego. Na pewno przypuszczam, że Małkowski tą piłkę by obronił, ale podjął sędzia taką decyzję. Mógłby bramkarz popełnić błąd, tego nie wiemy. Różne rzeczy się zdarzają, tak jak choćby wczoraj w meczu Krakowi z Lechią. Tam piłka podskakiwała, odbijała się od kępek trawy. Rzut karny podyktowany. Patryk Małecki, Małkowski górą i przy poprawce również mógł złapać piłkę. Zbigniew Małkowski, bo odbita została ona potem od uda Tomasza Lisowskiego.